Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj lecimy dalej z rozbudową. Mam kolejną, że tak powiem, pamiątkę po targach. Ja lubię czapki, także chyba będę kolekcjonował. Ale dzisiaj lecimy z tematem baterii 10 kWh oddaje i falownika 6 kWh. Hybrydowy falownik niskonapięciowy, 6 kW jednofazowy też oddaje. U mnie to będzie instalacja wspomagająca, testowa i rozszerzenie magazynu pomiędzy wiosną a jesienią. Także co tu będzie robione? Pierwszy temat, zbliżam się właśnie do tego układu. Ten już działa. Spięte tutaj są pod niego dwie instalacje fotowoltaiczne, a ten układ będzie na lato właśnie współpracował właśnie z 4 kW. Znaczy na lato, od wiosny do jesieni, a na zimę będzie, że tak powiem, wyłączony i w razie W będę miał zapas 10 kWh, albo więcej, zależy ile to będzie podpiętych baterii. A tutaj sobie wtedy 12 będzie latała z 3,85 i z 2,4 kW, chyba że się to więcej pojawi. I tak, tutaj słuchajcie, mamy temat. Bateria, że tak powiem, oryginalna Deja, 10 kWh. Falownik już, który u mnie no, prawie rok czasu jest, tylko został wymieniony na 12 kW hybrydę, też niskonapięciowa, trójfazowa. Będzie sobie razem z tą baterią współpracował. Kolejna ciekawostka dla tego falownika, siecią będzie ten falownik. Ja podolot będę podpięty, także, że tak można powiedzieć, pełen off-grid, bo z magazynu na magazyn ładowanie. I pierwsze co, to trzeba, muszę się wycofać, już perspektywy brakuje. Plan jest wstawić ten falownik tam, jeden koło drugiego, na ciasno. No, będą miały po 5 cm pomiędzy sobą i powiem wam, to będzie działało. Nie będzie problemu, że tam jest ciasno, że nie są zachowane jakieś odległości tutaj. Także nikt mi tu o gwarancji tutaj nie... Bajek nie opowiadał, mnie tutaj akurat gwarancja w tym momencie nie interesuje, bo to pomieszczenie i tak jest za małe na falownik i w normalnych warunkach by się tutaj wszystko gotowało, jakbym nie miał wymuszonej wentylacji, także robimy z głową. Także MPPT wyciągam, stamtąd gdzieś na razie muszę powiesić, to wszystko poprzątać i wjeżdżam z tematem tam i no i tak naprawdę na bieżąco zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że temat będzie bardzo fajny, bo z tym falownikiem 6 kW jest związany właśnie temat też będzie, czy warto, czy się opłaca ładować w taniej taryfie, później, żeby w drogiej nie używać prądu, jakie procenty, cała reszta, także to będzie temat do eksperymentów. A przy okazji dzisiaj i cały tydzień w miarę tak się zapowiada, zobaczcie, już prawie 4,5, ponad 4,5 kW idzie. Jak technologia się różni. Tu jest 3,85 kW na panelach 275 idzie 5,8, 5,9 ampera, a tu jest 2,4 kW i akurat one są w tę samą stronę obrócone, tylko że tu jest 40 stopni kąt, tu jest 50 i zobaczcie, tutaj idzie 7,6 ampera i prawie 2 kW idzie. Jaka jest różnica w technologii paneli? Tu jest różnica w technologii około 8 lat. Także bardzo fajnie ze sobie śmiga, a i oczywiście leci nam na baterię, leci nam jakieś obciążenie. Działa, cały czas to sobie działa. I tak jak mówiłem, elegancko dzisiaj. Ani chmurki jednej i tak się ma w miarę trzymać pogoda. Nawet cały tydzień, także super. Nadrobić można będzie... Nadrobić, po prostu nie bez sieci, tylko lataj na swoim. Dobra, do roboty. No, miejsce się trochę zrobiło, regulator wyciągnięty, graty posprzątane, przeniesiony, to go wsadziłem, nie będzie przeszkadzał, tam się z tyłu zawsze jeszcze coś położy, ogólnie tu jeszcze jeden rząd baterii ma być, także tak będzie w sam raz, przyciski funkcyjne dostane, wolty widać, 8,3 ampera leci, także już koło 500 watów sobie dodatkowo leci, tutaj też sobie zapierdziela elegancko, już się wentylatory w nim włączyły, już widzę, że zaczyna się całe ciepły robić, także trzeba będzie widzę i tu bo tam są
są takie dwa małe wentylatorki i nie wiem, z jakiej temperatury one działają. Wjedzie nam dwie głowice chłodzące i tutaj będzie ustawione 35 stopni mniej więcej i to ma zrobić robotę, bo przy szóstce robiło robotę, tylko że szóstka jest pasywna i się nagrzewa strasznie, a tutaj ma niby wentylatory, ale wspomożemy go. Tak, lecę, montuję falownik, bateria chyba tak będzie stała, zobaczę jeszcze to wszystko sobie przymierzę, no i lecimy dalej, także tutaj już temat spięty, do roboty. No i udało się, wcisnął się, nawet jest miejsca jeszcze, martwiłem się, że mi się przełącznik nie zmieści, ale i przełącznik się zmieścił, wszystko się zmieściło, od ściany kawałek miejsca, także na spokojnie. Jak się założy te głowice, to będzie to elegancko sobie latało i bateria też do tego fajnie pasuje, żeby to jakoś tak, tak zrobimy, także bateria fajnie pasuje, bo tutaj do baterii właśnie te kable są dosyć spore. Opala. O, zobaczcie, to jest tego kabla. Powiem wam, jak tego rozwinę. Nie chcę na to natepnąć. Ta tu z 1,5 metra kabla jest. Masakra normalnie. No ale dobra, jest tyle, to jest tyle. Trzeba będzie to tutaj pozapinać, chyba jakoś od góry. Wyjechać tym. Czy w bok, czy jak, kurde. Nie za bardzo te kable tutaj. Jak to tam? Jak to tu pospinać? Nie wiem, będę widział tak naprawdę. Potem jeszcze wyjdzie na bok. Tam gdzie tutaj, do góry, żeby tych mostków nie gieło. Czy tutaj wyjadę? A chyba pojadę po prostu tutaj na ścianę i przypnę do ściany. I żeby mi tutaj nie kombinowały. Ale tu i tak jeszcze pójdzie dodatkowy rozłącznik, ten co tu mi został, o, ten pójdzie. Jak będę robił testy innych baterii, to się muszę dopiąć inną. A tu jest oczko takie, że szczęście, zdrowia, pomyślność. Zobaczcie, tutaj nie wejdzie, także tamta 50 pójdzie, a ja nie będę wyrzucał tego. Znaczy tutaj kabel tylko zawinę i tyle. Dobra, jutro. Kabloteka. Po malutku kabelki się układa. Bateria ładnie na zielono świeci, także odpalony na razie falownik, czy wszystko działa. Przy okazji, jakby kogoś interesowało, słuchajcie, tylko właśnie jakiegoś kawałek światła, z czym tu mamy do czynienia. Także 10 kWh, dokładnie to chyba jest 9,2 użytkowe. To co nas interesuje, to rekomendowane ładowanie, rozładowanie 100 A, bo to bateria ma 200 Ah i ładowanie 198 max, rozładowanie 240. Tutaj macie, słuchajcie, wszystkie dane, ale ja tutaj tak we wszystkich tutaj mam, ja to tych rozłączników używam jako Hebel, 160 A są AC, bo zakładamy na bezpieczniki. Ale bateria ma tutaj 125 amper. Także ciekawe, jak to się wszystko odbywa, jeśli te 200 amper z nim leci. Fajny taki rozłącznik. Lubię właśnie, jak już bateria ma swój jeszcze dodatkowy bezpiecznik. Tutaj odpalanie BMS-a i w ogóle całej reszty bezproblemowo to się uruchomiło. Tak jak mówiłem, bateria będzie bez komunikacji pracować, tylko prądowo, bo tu różne testy będę robił, także wystarczy sobie tylko otworzę, dopnę sobie inną baterię od dołu, wypnę, zapnę. Tutaj fajnie, bo mogę ją wyłączyć, mogę to odpiąć, także będzie bezpiecznie. I zobaczcie. Tutaj sobie już wszystko fajnie leci. 14 W pobiera. Tylko, że to nie jest do końca prawda. Słuchajcie, gdzie ja go mam? Tu jest. O, bierzemy multimetra. I tak, mamy DC, mamy 2 ampery nastawione, jeszcze go wyzerujemy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Cyk. Oj, 1 amper. Także, tak jak mówił wujek Franek, daje na siebie ponad 50 W ciągnie. I tego nie przeskoczy, tylko tutaj nie wiadomo, w którym momencie jest to liczone, czy już po stratach, czy po czym. Także no,
Sorry, winę tu, wszystkie hybrydy muszą szamać i tyle. Tak na ta dwunastka się rozbujała, to już nawet 200 watów widziałem po tych ekranikach. Tylko to by nie pomierzył, bo to z PV-ki przez to straty muszą być i tyle. Dobra, to co? DC ogarnięte, przewody przyczepione, biorę się za stronę AC. Tylko na razie będzie strona AC na krótkich, znaczy AC. Zrobię sobie dojście tutaj, bo tutaj będę wchodził od dołu. Ale muszę zostawić krótkie kable, żeby dojść tutaj. Skrzynkę muszę rozebrać, bo ja tutaj mam podlicznik. I tam w środku jest już na tym, na przekładniku ten podlicznik. I tutaj będzie właśnie temat taki, że tu będą właśnie robione testy. Najpierw sobie przez ten podlicznik zrobię właśnie zasilanie DEA. Naładuję baterię do pełna. Znaczy to przez podlicznik na ładowanie akurat nie, bo ona i tak jest trochę podładowana. Tylko później będzie właśnie przepięcie i rozładowanie. Akurat ja ten podlicznik mam na auto elektryczne. Rozładowanie pójdzie na auto, ile energii wyciągnąłem. I później z powrotem przepnę sobie, bo musiał dwa podliczniki założyć, ale po co, jak mam jeden. Później sobie przepnę z powrotem zasilanko, pyk, tutaj i na podliczniku będę widział, ile energii musiałem wsadzić, ile wyciągnąć. I ta różnica wyjdzie na to, czy opłaca się ładować baterię w taniej taryfie, czy nie. No jakie są naprawdę te straty właśnie od gniazdka do gniazdka. Dobra, idę szukać przewodów i lecimy z tematem dalej. No i finał. Z tego wszystkiego pomocnik mi padł. Także tak, spróbuję to jakoś tak. Kurde, obiektyw szerokokątny by się pomału przydał. Magazyn spięty, działa strona AC tu. Bo najpierw testy, 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 później się zapnie. Cetek też podłączony, tam wsadziłem jeszcze ten pierścień toroidalny. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak, miałem coś powiedzieć i zjadłem. Dobra, testy będą. Pierwsze tak, podoba mi się to czapka, fajnie. Pierwsze będą testy tej baterii, czyli test pojemności. Przy okazji testu pojemności pewnie te dwa razy powtórzę, żeby granicę błędu wyskoczyć. Przy okazji testu pojemności zrobię sobie od razu test też właśnie tych strat. To już taki będzie faktyczny, faktyczny test strat. I później, później zabawa, zobaczymy co dalej, kiedy on będzie wpięty, kiedy nie, kiedy będzie używany. Z tym tu nie ma problemu. Falownik jest szóstka zasilany, jest slot dwunastki. Także cały czas to jest jeden przez drugi przepuszczone. Wyłączniki, agregat sieci, wszystko jest pozakładane, żeby albo był w sieci, znaczy inaczej, żeby albo falownik obsługiwał mi te urządzenia, które są za nim, albo żeby był zupełnie pominięty i wszystko szło przez dwunastkę, także zobaczymy. Jak na razie spięte, podoba mi się, że to wszystko wystartowało bez żadnego problemu. A, jeszcze właśnie co to z gratów zostało. Bo tak, bateria, były przewody, jedne do połączenia, drugie były do połączenia pomiędzy magazynami. I tak, zostały przewody do komunikacji, dwa śruby, nie śruby, zamocowań, półtorej nogi, bo to co, o, widzicie, się wysuwa, wsadziłem tam pod spód, to się nie przewrócić, to 100 kg waży, to nie ma opcji, żeby to się przewróciło. I jakby ktoś to chciał wieszać na ścianę, oczywiście uchwyt jest, chyba to na ścianę jest, a tu są blachy do magazynu, ale kurde. 100 kilo na ścianę wieszać to nie za bardzo. Wolę, żeby stało. No i co? Jest spięte. Wygląda jak wygląda. Mi się podoba. Ja lubię, jak wszystkie przewody są na wierzchu. W razie czego to wieczna przebudowa, wieczna przeróbka. I zobaczymy co dalej. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. I w przyszłym tygodniu pewnie testy. Cześć.